Witamy po ciemnej stronie mocy. Razy kilka ponieśli i wilka. Kolkę proszę. Wszyscy mnie tu znają. Zresztą sami zobaczcie. Możesz mi powiedzieć, co myślisz o marszałku? Jako o kandydacie na... To chyba było w moim spocie, tak? No tak, no ale teraz chcemy, żebyś to powiedział. No to przecież to nie jest Sejm, tylko szkoła, no to po co nam marszałek? Dziękuję. To dobry kandydat na przewodniczącego szkoły. Tak uważasz? Jesteś z klasy? Pierwsze idę. Ma bardzo dobre propozycje, tak, dla nas, które mi przypadły do gustu. Dzień dobry. Mamy pytanie jedno do pani. Proszę pytania, ale proszę mnie kamerować. Co pani sądzi o marszałku? Proszę pana, nie interesuje się. Bo oni, proszę pana, wiedzą wszystko równo. Wszyscy są tacy sami. To tylko proszę pana, się przekształcają, przeparkują. Proszę pana, nie mam dobrego zdania o żadnym polityku, gdyby którykolwiek powiedział. Oszczędzamy od siebie, to bym mi wierzyła, nie wierzę żadnego. Co pani sądzi o marszałku? Jako kandydacie na przewodniczącego. Nie, dziękuję. To Bogaszka, ty młodsza jesteś. Wiesz, jakim jesteś? Za Michalikiem. Michalikiem? Tak. A co on ci zrobił, że jesteś za nim? No bo znam go, prawda, od kilku lat, ale wolałbym się tutaj... Tak bardzo blisko się znaczy, czy... Bo nie, blisko to jest... Nie znam go, ale widziałam fajny plakat. Tak, plakat podoba ci się? Jest chyba jeden, tak? Okej, okay. Jest okej. Okay. No lipa jest zdrowy, no mało powiedziałeś, ale nie wiemy jak jest, nie? No ale no co mogę powiedzieć więcej? No powiedziałem co myślałem. No wiem co myślałeś, bo tu widziałem ten spot i tak sobie nie wiem co ty myślisz. No. Bo tam nic nie ma, nie? No właśnie, to zależy jak to... Ciemność korona mocy i tak dalej, nie widziałem czy oglądam jakiś film dokumentalny na dzieci czy coś, nie wiem. Wie pan, to nie jest żaden film dokumentalny, to po prostu był mój widok na Artura, prawda? Znaczy no, częściowo, tylko jedno zdanie było o nim, także no... Zauważymy, że zaczepiłeś wszystkich po kolei. No właśnie, no czemu nie? W sumie nie ma ograniczeń, tak? Każdy no może pokaże swoje... No wspaniały jesteś, proszę. Naprawdę? Bo lubię cię, no. Dzięki. Masz jakiś jeszcze sens życiowy? Mam i będę go się starał rozwijać. No to się cieszę się. Dziękuję bardzo. Taki czas jest potrzebny. Dziękuję. No. Czyli pan woźnie popiera kandydata? Tak. Byłby dobry przewodniczący, na pewno. Jesteś cudowny, wspaniały i nadajesz się najlepiej. Dziękuję. Cześć. Witam. Mógłbyś nam powiedzieć, co sądzisz na temat marszałka? Którego? No kandydata na przewodniczącego. O, nie znam go się niestety. Nie znasz, tak? Ale co ci mówi samo nazwisko? Nie wiem, jak marszałek, no to może mieć albo wąs, nie wiem, może mieć laskę, może siedzieć w Sejmie, w Senacie. A co powiesz o jakiejś cechy charakteru? Jakie były myśli? Łatwy, stanowczy, nie wiem. Powinien potrafić zachęcić do siebie ludzi, nie zrażać nauczycieli. A jaki powinien być przewodniczący? Fajny. Inteligentny może. Imprezowy, to jest najważniejsze. O Karol, to ty! Tutaj Artur Marszałek, kandydat na przewodniczącego tego oto liceum. Jak myślisz, wypowiedź się na mój temat. Co o mnie sądzisz? No jestem bardzo fajnym kandydatem, dostałem tutaj właśnie rekomendację twoje od różnych znajomych starszych, także myślę, że na ciebie zagłosuję. Chciałbym cię zapytać, co sądzisz na temat marszałka, czyli kandydata na przewodniczącego. Tak, to jest? Nawet niech to jest. No właśnie to ja. Tak?
Tak. No to... Jak myślisz, warto nam nie oddać głos? Tak. Tak? Tak. Zrobisz to? Tak. Tak. Zrobisz to? Tak. Dzięki. To ty, jak uważasz? Uważam, że się nadajesz. Nadajesz się? Tak? Tak? Dlaczego? Ładno, ponieważ jesteś inteligentny. O chłopie, pierwszy raz. Po prostu fajną... fajny jesteś. No i w przecieku. O, właśnie. Fajną... współpracujesz z nami i fajną zrobiłeś okładkę. W porządku. Bardzo w porządku. Mam trochę takie znajomości z nim, no ale... Super, nie głosujecie na Michalika, to na kogo głosujecie? Na Natalię Rybę. Na Natalię Rybę. Ja. No to nie znam cię trochę. No okay, dobrze, ale my się liczy, że z każdą. Co o mnie sądzicie? My jesteśmy kopki, to my nie znamy wadać. No właśnie, trzeba do nas jakoś dotrzeć. Tak, my mamy swoją reprezentantkę. Rozumie. I szanujemy wybór. Bardzo dobra dziewczyna. Jak masz trochę wolnego, to zagłosujemy. Troszeczkę? Kiedy? Weekendy święta? To już mamy! Ale dobra, postaram się coś wymyślić. No więc tak. Pochodzi z Kamionki, więc wiadomo, że dobry. O. Wiadomo, że porządny. No, Artur jest towarzyski, uśmiechnięty. Myślę, że jak na kandydata, no to... super. Kto to jest? Marszałek, tak? Znam na prawa. Bez kolega tu obok. Tak, to ja. Nie, nie znam. Startuję na przewodniczącego. Tak? Miło mi. Miło mi. I tak patrząc na mnie, co mnie sądzisz? Tylko patrząc. No póki co. Bardzo dobry kandydat. Okej. Okay. A jakieś wizje przyszłości ma? Nie wiem, nie oglądałam żadnego z tego kandydata. No to zapraszam w najbliższych dniach. Naprawdę, pojawi się naprawdę na Facebooku, na YouTube. Dobrze, to będę się. Dzięki wielkie. Tak, masz bardzo duże zdolności organizacyjne. Świetnie organizujesz tutaj u nas, w naszej miejscowości. Bardzo dobrze sobie radzisz. Myślę, że byłbyś fajnym przewodniczącym. Okej. Okay. Dzięki wielkie. Czy znalazłeś na pytanko? Nie, dziękuję. Marszałek to jest super gość. Znamy go od wielu lat i naprawdę to jest jedyna osoba, która się nadaje na przewodniczącego drugiego LO. Dokładnie. Dzień dobry. Ja mogę powiedzieć same dobre rzeczy. Znam kolegę marszałka i w tym czasie dał się poznać jako świetny organizator. Różnego rodzaju wyjazdów, wypadów, zawodów, a zarazem świetny sportowiec. Uzyskiwał niejednokrotnie bardzo dobre wyniki. Wiem, że nadaje się na to stanowisko, choć wie, jak to stanowisko jest odpowiedzialne. Mam doświadczenie w ocenianiu ludzi na tych stanowiskach, gdyż doradziłem też kiedyś mojej córce. No i przewodniczyła tej szkole swojej przez 3 lata. Także znając jej charakter i zaangażowanie kolegi marszałka, na pewno będzie dobrym przewodniczącym. Głosujcie na niego.